No i jesteśmy. Za chwilę rozpoczną się bany, proszę, już są. Ja włączę te magiczne paski, żeby nie było widać, jakie gracze mają czary przywoływacza, ponieważ oni też mogą oglądać stream i to im może pomagać. Tego nie chcemy za bardzo. Nie mamy aż takiego dużego opóźnienia na streamie, żeby to się automatycznie robiło, więc wolimy to zrobić w ten sposób. Potem opóźnienie w czasie gry będziemy normalnie mieć, bo samo League of Legends coś takiego robi. Dobrze. Więc mamy pierwsze bany. Mamy pierwsze bany. Konrad, musisz troszkę bliżej mikrofonu, bardzo proszę. Trochę wzdycham, ale spoko. Konrad wzdycha, mamy pierwsze bany. Shen i Morgana jest i drugi ban ze strony niebieskiej drużyny, a więc już się gubię. A więc Everyone Wants Penta i jest to Kasadin. Więc Morgana i Kasadin, dwóch bardzo silnych bohaterów na środkową linię. Shen, bardzo mocny bohater, który może iść albo do dżungli, albo na górną linię. Kasadin jest jednym z tych bohaterów, którzy są strasznie zwinni. Bardzo trudno jest ich złapać. Potrafi się po prostu teleportować co chwilę po planszy. Jest zwinny jak jakiś narwany zając i szczerze mówiąc, nienawidzę go. I poszedł kolejny ban, czyli Yorick. Yorick to zawodnik, który raczej najczęściej pojawia się na górnej linii. Tak, Yorick jest takim grabarzem, który przywołuje tajemnicze zombie, a jednocześnie dla nas, jako osób, które nie mają aż tak długiej historii w League of Legends, Yorick jest zawsze tym bohaterem, który tak pojawia się raz na 3 miesiące. Tak, bo nie jest zbyt często wybierany na akurat w tym tygodniu poziomie, jest, co, można nim grać. Ale na wysokim poziomie jest często wybierany. Poszedł trzeci ban ze strony Everyone Wants Penta. Vayne została zbanowana, a więc tym razem jest to champion, który sprawdza się na dolnej linii. Chociaż może też iść na górę. Może to się rzadko zdarza, ale Vayne czasami pojawia się na górnej linii. No więc zobaczymy, kogo jeszcze zbanuje Neon Gaming, czyli fioletowa drużyna. I jest to ban na Shaco, czyli na junglera nielubianego przez bardzo wielu graczy, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że jest mocno przeceniany, jak na przykład Konrad. Owszem. Pierwszy wybór ze strony Everyone Wants Penta to Janna, a więc najpopularniejsza obecnie postać wspierająca, więc widocznie Everyone Wants Penta chciało sobie zabukować Jannę, chciało wiedzieć, że będzie mogło nią zagrać, jest Janna. Tymczasem w drużynie Neon Gaming pojawił się Skarner, czyli najprawdopodobniej jungler, bo... Tak, taki kryształowy skorpion, który potrafi tak przyciągać swoją stronę. I pojawiła się także Ashe, czyli postać AD Carry, strzelająca, która pójdzie na dolną linię i... Ostatnio jest to bardzo popularna postać. Znaczy, Ashe jest zawsze popularną postacią, aczkolwiek przygnęła do niej taka łatka postaci dla początkujących, bo to nią jest pierwszy samouczek w grze, ale nic bardziej mylnego, bo Ashe jest całkiem trudnym bohaterem, bo nie ma żadnych mechanizmów, umiejętności, które pozwoliłyby jej łatwo uciec, więc jeżeli nauczymy się grać Ashe, to jest bardzo dobrze. Poza tym Ashe ma jedną z bardziej spektakularnych umiejętności. Jest to strzała lecąca przez całą mapę, która potrafi zatrzymać pół drużyny przeciwnika. Owszem, tymczasem Everyone Wants Penta już wybrało także chyba junglera, bo pojawił się Nocturne, to też postać. Przez moment pojawił się Nautilus, którego bardzo chciałem zobaczyć, bo jest jednym z technicznych junglerów, którym jako tako ogarniam. Jest to bardzo sympatyczna postać, ale cóż, Nocturne też skuteczny. No i na dół pojawił się Graves, czyli postać taka jak Ashe AD Carry. Po prawej stronie tymczasem postać wspierająca Soraka i Anivia, czyli najprawdopodobniej postać na środek, bo jest to taki wielki ptak, który jest notabene magiem. No i po lewej stronie bardzo ciekawa sprawa, bo pojawia się Vladimir i Warwick. Vladimir najprawdopodobniej pójdzie na środek i będzie kontrował tam Anivię. Natomiast Warwick chyba... Cóż, Warwick albo Nocturne będą na górnej linii. Nosza. Obaj mogą być junglerami, obaj w miarę nadają się na górną linię. Tymczasem w Neon Gaming pojawił się Olaf, który również może być albo junglerem, albo na górnej linii, ale jeszcze nie został zalokowany, więc jeszcze nie wiadomo, czy na pewno właśnie ta postać zostanie wybrana przez Neon Gaming. Co myślisz o Vladimirze kontra Anivii? Ja grając Vladimirem miałem kłopoty przeciwko Anivii. Anivia jest czempionem, który musi mieć zapewniony dostęp do many, coś akurat nie jest problemem dla Vlada, bo Vlad nie korzysta z many, ale jej combo jest zabójcze. Vlad polega na ciągłym podgryzaniu i męczeniu przeciwnika, a Anivia ma swoje combo, które zamrozi Vlada. Vlad co prawda może uciec swoją plamą przed Aniwią. Zobaczymy. Dobra. Ja pewnie bym przegrał.
Anivia jest jedną z tych postaci, która ma bardzo denerwującą zdolność. Tą zdolnością jest to, że po śmierci zamienia się w jajo. I to jajo trzeba jeszcze zniszczyć, żeby ją zabić. A to jajo ma tyle samo życia, co Anivia, tylko ma tyle samo czy mniej troszkę? Tyle samo życia, co Anivia, tylko ma chyba trochę mniejszy pancerz, tak. Zdaje się. Więc jest to umiejętność, która często zaskakuje nieogarniętych graczy, którzy myślą, że zabiją Anivię tuż pod wieżą, a nagle okazuje się, że zamieniła się w jajo i ojej. Ojej, i nie można jej zabić. Ale na szczęście, gdy już się zabije jajo, to przez kilka następnych minut jest ono na cooldownie, więc nie trzeba się tym przejmować. Można szybko zabić Anivię drugi raz. Dobrze, a więc jak widzicie, mamy teraz jeszcze 2,5 minuty opóźnienia. Wynika to z tego, że obserwatorzy zawsze obserwują grę z opóźnieniem po to, żeby jeśli ją streamują, gracze nie mogli oglądać jednocześnie gry, no i w jakiś sposób dowiadywać się, co robi druga drużyna. Tak więc musimy jeszcze poczekać 2 minuty. Oni już zaczynają grać, a my będziemy mogli wtedy zacząć obserwować, co tam się dzieje. Więc możemy jeszcze prześledzić składy drużyn. Ja myślę, że minęła minuta, więc myślę, że możemy ujawnić czary przywołacza, bo oni już i tak grają, tak, oni już i tak wiedzą, więc możemy wszystkim ujawnić czary przywołacza. Jak widzicie, bez zaskoczeń, Nocturne i Skarner są junglerami. To jest interesujący zestaw. Wydaje mi się, że Nocturnowi będzie łatwo uciekać przed Skarnerem. Z drugiej strony Skarner jest dosyć szybką postacią. Owszem. Więc ciężko mi przewidzieć, który z nich bardziej poradzi sobie w dżungli. Na dole Janna i Graves w Everyone Wants Penta. To jest bardzo często widywany zestaw. Graves jest bardzo popularną postacią, Janna jest bardzo popularną postacią. To jest raczej taka linia, która będzie próbowała przetrwać i jak najbardziej podgryzać przeciwnika. Tak? Dobrze mówię? Konrad się z tym zgadza, ale pisze coś. Tak, ja tutaj piszę, bo... No dobrze, to ty pisz, a ja powiem, że po drugiej stronie jest bardzo podobna linia, bo Soraka i Ashe to też raczej linia, która będzie próbowała przetrwać. Chociaż być może spróbują trochę bardziej harasować, trochę bardziej podgryzać przeciwnika, bo w razie czego, jeśli Ashe zostanie ranna, ta Soraka będzie ją mogła szybko uleczyć. No i ulti Soraki pozwoli całej drużynie zostać uleczonym w dosyć szybkim tempie. Mam nadzieję, że za chwilę już się wszystko rozpocznie, zostało 40 sekund. To jeszcze podsumujmy górną linię, mamy tam Olafa kontra Warwicka. Jak myślisz? Trudno powiedzieć. Warwick po niedawnych zmianach jest mocną postacią, ale obstawiam, niech będzie Olaf. Choć nie. Warwick może się lepiej leczyć, więc nie wiem. Nie, jestem bezbronny. No zarówno Olafa trudno w jakikolwiek sposób spowolnić, jeśli włączy swoją umiejętność albo w jakiś sposób ogłuszyć i tak dalej. Z drugiej strony Warwick cały czas może się leczyć. Olaf jest dobrą kontrą na Warwicka, bo Warwick ze swoim ulti przygwożdża przeciwnika, a Olaf, jeśli włączy swoją umiejętność, to będzie mógł prawdopodobnie tego uniknąć. Czy nawet na pewno będzie mógł tego uniknąć. Dobrze, za chwilę zaczyna się mecz. 3, 2, 1, więc musimy się przełączyć ze streamem. O, i jesteśmy. Jeszcze tylko powiększyć okienko. I proszę, jesteśmy już na ekranie, który pokazuje wam, jak graczom wgrywa się gra. No notabene wgrała im się 3 minuty. Nigdy nie rozumiem, dlaczego to tak jest w League of Legends. Nie wiem, bo po prostu duża plansza, sporo jakichś efektów graficznych. Potem, mimo wszystko jest to gra, która została jakoś tam wymyślona, opracowana pewnie 2 lata temu. Klient, znaczy 3 lata temu. I ten klient jest trochę przestarzały, więc... No dobrze, ale jesteśmy już w grze. Podsumujmy. Niebieska drużyna, czyli Everyone Wants Penta, to jest Szczena na dolnej linii jako support, jako Janna, Nocturne, Tiny.pl w dżungli, Graves, PKS12, to jest także dolna linia, AD Carry, Warwick, Chudy1991 albo 1991, pozwólcie, że będę mówił po prostu Chudy. Chudy Warwick to jest górna linia, a Wladimir, Tomek312, po prostu Tomek to jest linia środkowa jako Wladimir. Tymczasem Neon Gaming, na dole mamy Sorakę, Vieslaron, Steve oraz Ashe, czyli HRX typowo. W dżungli Skarner, tam zagra ksiądz. Anivia, którą gra gracz o pseudonimie Kakalec, to jest linia środkowa. Anivia ma bardzo ładną skórkę, swoją drogą Janna również. Olaf, czyli gracz Kwasek, to z kolei jest górna linia u Neon Gaming. Za chwilę wszystko się rozpocznie. Udało się wreszcie. No zobaczymy, ja jestem ciekaw. Everyone Wants Penta, z tego co udało mi się podejrzeć, w miniony weekend brało udział w ostatnim ESL-u. Wiarą mężczyzny jest długość jego brody.
Jak widzicie, poszedł Clairvoyance od Everyone Wants Penta na Neon Gaming. Dzięki temu gracze wiedzą, co kupili przeciwnicy. Zobaczymy, co stanie się za chwilę. Na razie wszyscy życzą sobie dobrej gry, a więc atmosfera w meczu bardzo fair play. Jak widzicie, Neon Gaming zmierza na Blue, co prawdopodobnie oznacza, że nie będą próbować niczego podstępnego, tylko po prostu będą chcieli zrobić blue swojemu junglerowi, czyli Skarnerowi. Tymczasem pokazują także Olafowi, żeby stanął dokładnie tutaj, żeby zobaczył, czy Everyone Wants Penta czegoś nie próbuje, i to byłby dobry pomysł, bo wygląda na to, że drużyna niebieska właśnie próbuje czegoś bardzo agresywnego, czyli wygląda na to, że jungler będzie próbował ukaść czerwonego buffa drużynie Neon Gaming. Olaf czai się tutaj, więc być może zobaczy. Zaraz zobaczmy, czy oni się widzą. Więc drużyna niebieska nie widzi Olafa, który tam stoi. Olaf też nie widzi drużyny niebieskiej. I nie zobaczy, jeśli oni wejdą tutaj, dokładnie w to pole. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Widzę, że na razie gracze wracają do bazy. Pojawiły się stwory. Olaf idzie z góry. Olaf ruszył na swoją linię. Tymczasem jungler razem z Tainim czają się, żeby ukraść czerwonego buffa. To samo robi Wladimir, więc Wladimir najprawdopodobniej zrobi Lisza. Jeszcze czerwony buff ani niebieski się nie pojawiły. No zobaczymy, Neon Gaming na razie niczego nie świadome, Konradzie. Tak, wszystko na to wskazuje, więc czerwony pójdzie do Everyone Wants Penta. Olaf idzie na linię, nikogo nie ma. Tymczasem dolna linia Everyone Wants Penta. Dobrze mówię? Tak, Everyone Wants Penta. Już zaczynają last hitować. Janna i Graves już są na miejscu. Biegną Soraka i Ashe. Tutaj z Blue jest już Skarner. Nocturne ukradł czerwonego, jak widzicie. Warwick wrócił na swoją górną linię. Skarner za chwilę dowie się, że nie ma czerwonego buffa. Tak, w tak zwanym międzyczasie Neon Gaming puściło oko na dżunglę przy upiorach Everyone Wants Penta, ale Skarner teraz właśnie będzie miał niemiłą niespodziankę, jak przyjdzie do czerwonego. Teraz chciałbym zobaczyć jego reakcję. O, tymczasem poszło oczko ze strony Everyone Wants Penta na swojego Reda, żeby zobaczyć, czy przypadkiem Skarner go nie ukradł. Nie ukradł. No i proszę, jest Skarner. Reda nie ma. Nie wiemy, jaka jest jego reakcja. Po prostu zmierza na golemy i będzie próbował levelować dalej, ale niewątpliwie jest z tyłu, bo po prostu stracił dużo złota i całkiem sporo doświadczenia. Póki co na środku Vlad parę razy udało mu się podgryźć Anivę. Anivia ma jednak znacznie większy zasięg last hitów i powinna... Vlad mniej więcej jest niebezpieczny od 7 poziomu. Anivia powinna znacznie szybciej zacząć czyścić linię, więc zobaczymy, jak tutaj wygra. Tymczasem Skarner i Nocturne za chwilę się spotkają. Obaj zasadzają się na gank na górną linię. Skarner się wycofuje, Nocturne też, górna linia raczej nienaruszona, panowie się tam harasują, ale generalnie sytuacja jest dosyć stała. Nocturne ma już swoje blue, ma Reda drużyny czerwonej, zmierza teraz do swojej dżungli, żeby jeszcze podlevelować, ma trzeci poziom, Skarner również, więc oprócz tego, że stracił tego Reda, nie został z poziomami w tyle, przynajmniej na razie. Na górnej linii Warwick bezpiecznie pod swoją wieżą, a Olaf tymczasem cofa się do bazy, być może będzie chciał kupić coś, co pomoże mu w walce przeciw Warwickowi. Tymczasem Skarner Vlad zapuścił się trochę za daleko, ale jednak był w miarę bezpieczny. Skarner jednak nie stwierdził, że nie będzie zużywał flasha na niego, bo Vlad tak, żeby flash miał. Przenieśmy się na dolną linię w takim razie. Tutaj Graves i Janna bardzo mocno zepchnęli Ashe i Sorakę pod ich wieżę. Ashe będzie miała problemy z last hitowaniem, ale rzućmy szybkim okiem na last hity. Ashe 22, Graves 25, 26 w tym momencie, więc nie jest to jakaś specjalnie wielka przewaga. Zwróćcie uwagę na to, że Ashe zaczęła od ostrza do rana, natomiast Graves od butów, co sprawia, że w tym momencie Ashe ma trochę większą jakby siłę ataku. Z drugiej strony Graves ma większą mobilność i jest w stanie trochę więcej wytrzymać na linii. Tymczasem Skarner wchodzi do dżungli Nocturna i będzie chciał ukraść mu Reda, tylko że tego Reda tam nie ma. I na razie schodzi na dolną linię. Ale tutaj jest czujka drużyny niebieskiej, więc oni doskonale zdają sobie sprawę, że ten Skarner tam jest. I jak widzicie, Nocturne już zmierza w jego stronę, ale Skarner ucieknie do swojej dżungli. Ale przyjrzy jest... Tymczasem na górnej linii. Na górnej linii sytuacja bardzo wyrównana. No. Warwick 23, last hity, Olaf 14, więc jeszcze nie jest jakaś wielka różnica. Środek.
Tymczasem na środku Vlad próbuje podgryzać Anivię. Ciągle spycha ją pod wieżę. Tutaj Vlad ma znacznie mocniej ją zepchnął i jak widać różnica w last hitach jest już dwukrotna. Więc tak, 36 do 17 to jest duża różnica. Obaj gracze zaczęli od butów, więc tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie. Olaf, który cofnął się przed chwilą do basy, zrobił to, żeby kupić sobie zbroję, która da mu więcej odporności na ciosy Warwicka. Widocznie stwierdził, że będzie mu po prostu łatwiej. Tymczasem na dolnej linii sytuacja się odwróciła. Graves i Janna zepchnęci pod swoją wieżę. Ashe bardziej wysunięta razem z Soraką, co powinno ułatwić sprawę Nocturnowi. Tak, jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że choć na pozostałych dwóch liniach Everyone Wants Penta zdecydowanie wygrywa na last hity z Neon Gaming, to na dole sytuacja pomiędzy Ashe a Grace'em jest wyrównana. Idą łeb w łeb. Po 39 last hitów każdy. Owszem. I tutaj wygląda na to, że tak to będzie wyglądać. Cóż, Nocturne zmierza na dół. Zobaczymy, czy będzie próbował pierwszego ganka. Neon Gaming jest w dobrej pozycji do tego, żeby Nocturne wszedł. Rzeczy, więc teraz Nocturne już jest widziany, więc Neon Gaming tak, powinien się wycofać. Błyskają sobie i prawdopodobnie im się uda. No ale jest pierwszy gank. Ashe dostała od Kun. Ale Flash nie uciekł bezpiecznie. No, nic z tego nie wyszło. Ale była to pierwsza akcja. Tymczasem na środku. Wymiana i obaj czempioni mają połowę tymczasem życia. Na górze. O, góra. Tymczasem na górze Warwick i Olaf. W tańcu śmierci. Tak. Gołak kontra Viking. Tylko w League of Legends to możliwe. Tylko w League of Legends możliwa jest drużyna złożona z Wikinga, Skorpiona, Ptaka, Łuczniczki i czegoś. Jednorożca. Soraka. Czymkolwiek jest Soraka. No na razie mamy 7 minutę, właściwie za chwilkę będziemy mieli, a właśnie wybiła. No i niespecjalnie wiele w tym meczu się wydarzyło, oprócz tego, że faktycznie na początku udało się ukraść Reda przez drużynę Everyone Wants Penta. Tymczasem widzimy, że Skarnek zmierza na główną linię i prawdopodobnie tak, tutaj Warwick tak wychodzi na gang. I to będzie pierwsza. To będzie pierwsza krew prawdopodobnie. A może nie. Skarnek nie ma jeszcze swojego ulti, które pozwoliłoby mu złapać i przyjąć Warwicka, ale to będzie pierwsza krew. Tak jest, pierwszą krew zgarnia Kwasek, czyli Olaf. Warwick próbował użyć swojego ulti, które pozwala mu się bardzo szybko leczyć. Ale było to za mało i za daleko od wieży, że miało takie znaczenie. Tymczasem to właśnie dzieje się to, co mówiłem. Anivia jest bardzo uzależniona od niebieskiego bonusu, który daje zwiększoną regenerację many i opóźnienie, więc drużyna Everyone Wants Penta bardzo słusznie postanowiła tego niebieskiego jej ukraść. Oni nie mają tutaj czujek, więc nie wiedzą, gdzie jest drużyna niebieska. Zresztą możecie to bardzo szybko zobaczyć. Proszę bardzo. Neon Gaming nie ma pojęcia, że coś dzieje się nie tak z ich blue, tymczasem z ich blue dzieje się bardzo dużo, bo właśnie a Anivia widząc, że Vlada nie było na górnej na środkowej linii, cofnęła się do bazy i kupiła puchar Chalice of Harmony, kupiła, który sprawi, że będzie miała, przestanie mieć problemy z maną, bo regeneracja znacznie wzrośnie. Władimir cały czas tylko z butami, nie wygląda na to, żeby zamierzał się cofnąć do bazy, na razie zmierza, żeby zgarnąć swoje blue ze swojej dżungli. Czy to jest rozsądny wybór? Bo tak. Vlad nie korzysta z many. Nie korzysta z many, ale znacznie potrzebuje czasu w odświeżeniu umiejętności, więc Vlad ale z niebieskim jest potworem. Wygląda na to, że jednak nie zrobi tego. Chyba po prostu sondował, czy przypadkiem nie ma tam Skarnera, bo wrócił się na teraz właśnie na Soraka zauważył chyba. Tak, Soraka zauważyła, że nie ma blue. Skarner już został mocno skanterdżunglowany. Najpierw mu ukradziono Reda, teraz mu ukradziono blue. Ma piąty level. No, już wszystko pamiętajmy, ma jedną asystę. To prawda, ale Nocturne ma już szósty level, no i to jest już coraz bardziej powiększająca się przewaga. Jak widzisz, w złocie na razie różnicy nie ma. 10 tysięcy po stronie Everyone Wants Penta, 10 tysięcy również w zasadzie po stronie drużyny tak, czerwonej. Tak, na górnej linii Olaf cały czas mocno podgryza Warwicka, spycha jego minionu pod wieżę. Zobaczmy, tymczasem drużyna Neon Gaming pinguje kawałek rzeki, nie wiem co to się dzieje, ale no bo szykuje się gank na środku i zobaczymy. Chyba chodziło im o to, żeby dolna linia i zaczyna się podeszła na środek. Vlad coraz bliżej śmiertelnej pułapki. No, Skarner chyba czekał na szósty poziom, bo teraz właśnie go dostał i dzięki temu będzie mógł złapać Władimira i chwilę przeciągnąć go po mapie. Ale na razie gank od Nocturna na górnej linii i zginie Olaf. Być może nie, włączył swoją umiejętność, która pozwala mu uciekać, nie może zostać spowolniony. Zginął, Warwick zemścił się. Tymczasem na środkowej linii doszło do ganku na Władimirze, ale Władimirowi udało się uciec. Jest bardzo bezpieczny, widać, że jest bardzo dobrym graczem. 78 last hitów, już o 20 last hitów jest do przodu
pod Olaf, mimo że tak mocno zepchnął Warwicka pod wieżę, Warwick bardzo dobrze idzie mu laskitowanie pod wieżą. Laskitowanie pod wieżą jest nieco trudniejsze, bo można się zagapić i wieża ci zabije stworka, ale Warwick nadal ma przewagę nad Olafem, to znowu jest 20 laskitów. Tymczasem na dole nic się nie dzieje, bo cała dolna linia Everyone Wants Penta, a tutaj dzieje się dużo, ponieważ Nocturne, a właściwie Skarnek wpadł na Nocturna, który chciał mu ukraść Reda i to się nie uda. Nocturne właśnie zginął przy pomocy Anivi. Leci strzała Ashe i ta strzała nie trafiła Anivi. Strzała Ashe puszczona z dołu. Znaczy nie trafiła, bo to była z tej samej drużyny. A, już się gubię, Konradzie. Niebieska strzała, więc to jednak to była niebieska strzała wystrzelona przed czerwonym drużyną. Owszem, więc, ale to była strzała obliczona na dobicie Nocturna, który po prostu zginął wcześniej. Nocturne tym razem próbował counter-junglować i tym razem mu nie wyszło, ale zobaczmy, jakie kupi przedmioty. W ogóle zobaczmy, jakie przedmioty mają obie drużyny. Na dole na przykład, jak widzicie, Graves kupił już kawu miecz i kupił ostrze do rana, żeby trochę chyba skanterować te Ashe, które kupiła jej na początku. Tymczasem Ashe, ostrze do rana, buty i kolejne ostrze do rana, więc tutaj jest w miarę równo. Ashe ma trochę więcej wyssania życia niż Warwick, ale sytuacja jest dosyć wyrównana. 84 last hity po stronie Everyone Wants Penta, czyli Gravesa, 86 po stronie Ashe, czyli zawodnika HRX typowo z drużyny Neon Gaming. Więc sytuacja bardzo wyrównana. Na razie nie szykuje się tu żaden gank, chociaż Wladimir zbierza gdzieś tutaj. Drużyna czerwona pinguje go. Oni wiedzą, że on tutaj jest. Ale Wladimir po prostu rozstawia czujki, aby wiedzieć w rzece, bo informacja sprawia, że wygrywasz. Jeśli wiesz, co robisz, to wygrywasz. Dokładnie. A na górze tymczasem Warwick mocno podgryza Olafa, ale to jeszcze chyba nie jest ten moment. Tymczasem błąd Warwicka polega na tym, że nie ma tutaj czujki i Skarner wchodzi. Owszem, Skarner wchodzi. Właśnie dokładnie teraz wchodzi i zobaczymy, co zrobił Warwick na to. Warwick błysnął i Skarner uciekł. Skarner też flashnął, ale w złym kierunku. Warwickowi udało się uciec. Z tego ganka nic nie wyszło. Tymczasem na dole czai się Nocturne i nie wiem, czy czeka na gank, czy chce wejść na gank od tej strony. Tak, jego ulti jest gotowy. Tak, i wchodzi, ale Ashe błysnęła w idealnym momencie, więc celem będzie Soraka. Dostała od Q. Nocturna zginie od ciosów Gravesa, a Ashe uda się uciec i to jest 2-2 w tym meczu. Bardzo wyrównany mecz, przynajmniej po 12 minutach. Ze strony Ashe to była bardzo dobra strzała, ale niestety nie wystarczyła, by uratować Soraka. Owszem. No i to był bardzo dobry flash ze strony Ashe. On był w idealnym momencie, dokładnie w tym momencie, kiedy Nocturne do niej doskoczył dzięki swojemu ulti. Tymczasem Everyone Wants Penta zaczyna robić smoka. Anivia o tym wie, zmierza na środek, ale sama z Ashe raczej nie przeszkodzi w zagarnięciu tego smoka. Tak, udało się ukraść smoka. Znakomite zagranie. A więc jak widzicie, to sprawiło, że szala złota przechyliła się na korzyść Neon Gaming. Oni już mają 15 tysięcy i 800 złota przewagi. Złota. I to jest właśnie, co mówiłem. Kombo Anivi, raz, dwa, trzy i Vlad prawie, że ginie. Tak, ale Vlad może się bardzo szybko uleczyć i w ogóle chyba wróci do bazy. Tak, i to jest ten moment, w którym Vlad chyba... już ma Will of the Ancients, więc generalnie Vlad, żeby... Ile on ma teraz? Nie, trochę jest bez sensu, żeby się wracał, ma tylko 500 zł, nic za to więcej nie kupi. No ale wraca się, nie jest do końca. Ale tymczasem Anivia dostanie drugie blue dla siebie. Tak, być może będzie to jednak blue dla Skarnera, bo Anivia ma już jedno blue. Nie, właśnie jej zeszło. Właśnie jej zeszło, więc tak, dostała blue. Tymczasem na górnej linii nic się nie dzieje. Spokojne last hity, Warwick gdzieś zmierza. Postawić czujkę. Bardzo dobrze. A więc na dolnej linii 78 last hitów Warwick, 63 Olaf. No i Warwick atakuje teraz Olafa, ale to jest takie podgryzanie się nawzajem. Tak naprawdę tutaj żaden nie ma na tyle przewagi, żeby pokonać tego drugiego. Warwick w tym momencie ma build dosyć zrównoważony. Jeszcze nie kupił żadnego ostatecznego przedmiotu. Olaf też nie. Olaf na razie zbudował Philosopher's Stone, buty Merkurego. Ma także Vampiric Scepter, który daje mu odzyskanie zdrowia. Tymczasem na dole, Konrad mi pokazuje, żebym pokazał dół, ale na dole na razie nie dzieje się. Tymczasem mówiliśmy, tak jak na początku, Vlad miał pewną przewagę w hitach nad Anivią. Teraz jednak w momencie, w którym Anivia dobiła do 6 poziomu i ma swoje umiejętności, ta właściwie dogoniła Vlada, już jest 110 do 107, to jest minimalna. Anivia tutaj będzie znowu podgryzał Vlada na połowę życia. Anivia chyba cofnie się do bazy. Tak. Zobaczmy, ile ma złota. Ma 1800 zł, więc zdecydowanie będą jakieś zakupy. Jest tak. Absurdalnie wielka gruszczka. Są czujki. Skarner także w bazie. Kupił mikstury. Zobaczmy w takim razie.
Warwick także był w bazie. On buduje Frozenheart, jak widzisz, bo kupił lodowcowy całun, tak to się nazywa w polskiej wersji. Z tego będzie budował z pewnością Frozenheart. Lodowcowy całun raz na zawsze zakończy jego problemy z maną, więc... Owszem. To się w angielskiej wersji nazywa, zdaje się, Glacial Shroud. Do końca nie wiemy, czy mówić angielskie nazwy, czy polskie. Trochę to mieszamy, bo... Skawę lub angielskawę. Tak, bo... No cóż, tak się gra w League of Legends, te nazwy się po prostu mieszają. Poczekaj, bo na dole Nocturne jest w krzakach, ale niestety Fioletowi... Niestety lub stety... Siedzi bezpośrednio na różdżce Neon Gaming, więc oni doskonale wiedzą, tak, że zło się na nich czai. I wycofali się bardzo rozsądnie pod wieżę. Przyszedł Skarner, żeby w razie czego upewnić sytuację. Tymczasem na Nivia atakuje Vladimira. Vlada, bo Vlad... Tak, zabije go. Dokładnie. Tak. Jednak miałeś rację. Tak, bo Vlad użył swojej plamy, ale, która pozwala mu uciec i uniknąć wszelkich ataków, ale nie uciekł w złą stronę i nie minął czas, żeby mógł użyć umiejętności. Owszem, ta Anivia z Blue jest jednak bestią. Tak. To sprawia, że mamy 2 do 3. I ta Anivia ma 2-0. Owszem, no i mamy już 2000. Ten ptak rośnie, to chcesz tak powiedzieć. I idzie na gank na Warwicka na górę. Tymczasem, znowu nie ma. Tymczasem był ping na dole. Nie, Warwick ma tutaj czujkę, widzisz? Więc jeśli Anivia wejdzie z tej strony, Olaf to Warwick ją zobaczy. Olaf właśnie, że tu jest czujka, ale ona źle zrozumiała i weszła prosto w czujkę. Tak, więc Warwick się wycofuje. Nadciąga jeszcze Skarner z dołu, ale Warwick doskonale wie, że coś na niego szykuje. Też się próbuje czaić, więc... Zobaczymy. O, wpadną na siebie i... Nocturne wpada na Skarnera. Ale Nocturne jest 2 poziomy wyżej, więc chyba to nie będzie. No, na razie Skarner go przyciągnął. Chyba po to, żeby trochę opóźnić jego ucieczkę. No, ale Anivia nie zdąży. Nie zdąży. Warwick jeszcze biegł, ale spokojnie wraca na swoją linię. Pomóc Nocturnowi, ale tutaj nie ma problemu i wraca się siłować z Olafem. Tak. Bardzo wyrównany mecz. Tak. Na razie nie widzę specjalnie przewagi. No, troszkę ta Anivia odskoczyła dosyć mocno. Na dole mocno. Siła, spokój, cisza. Siła spokoju, chciałeś 140 dla hitów do 136. Więc cóż, jest zupełnie equal. Olaf kupuje latarnię Rigla. To bardzo mu pomoże, jeśli chodzi o zadawane obrażenia. No i będzie miał cały czas czujkę, którą będzie mógł zwrócić. Zwróćmy jeszcze uwagę na różnicę w przedmiotach, jakie kupują postaci wsparcia. Janna kupiła buty, a Soraka jednak zrezygnowała z butów na rzecz Heart of Gold, czyli drugiego przedmiotu obok kamienia filozoficznego, który generuje jej automatycznie złoto co minutę. Ale widać, że Janna ma 600 złota, więc niedługo kupi sobie to. Tymczasem obserwujemy Gravesa, który dostojnym krokiem biegnie na dolną linię. Graves właśnie po zakupach kupił Kilof, który razem z Kawą Mieczem... To będzie Infinity Edge na pewno, jak tylko zbiorą na to pieniądze. Tymczasem Anivia kupiła zabójczy kapelusz Abaddona. Najpotężniejszy przedmiot dla maga, dodający najwięcej punktów AP, będzie zabójcza przeciwko temu Wladimirowi, Tomkowi. Przeciwko Tomkowi, który ma Will of the Ancients i Pas Giganta. Do czego będzie służył ten Pas Giganta? Do Pas Giganta. Tymczasem Nocturne tutaj atakuje Ashe i znowu jest ta sama sytuacja. Ashe uciekła, ale niestety Soraka zginęła. Tak, poszło przerażenie, czyli Nocturna i Soraka zginęła. To sprawia, że jest 3-3. Bardzo wyrównany mecz. Tak, ale wracając... Ale Ashe tutaj się zapuszcza. Nie, chyba będzie bezpiecznie, ale zobacz, Neon Gaming nadciąga z góry i będą chcieli pomóc tej Ashe. Ta Anivia jest bardzo odkarmiona i ona spokojnie postawiła ścianę, tak. Ona zabije... Znakomite ulti od Janny odtrąciło przeciwników, ale jednak to... zginie, nie udało się. Nie, jeszcze zostanie przyciągnięta Janna przez Vlad przyciągnięta. Przyszedł na pomoc, ale niestety chyba tutaj, sam przeciwko trzem bohaterom. Graves jest za daleko, aby zabić tą Ashe, więc jeszcze zginie od Aniwinie. Więc tutaj bardzo, bardzo dobra akcja Neon Gaming. 3 do 0. Przekuli gang przeciwników na swoje zwycięstwo. 3 do 0, dokładnie tak. No i zrobią smoka za darmo. Tak. Proszę bardzo, już zaczynają. Skarnek zaczyna, cała drużyna się zbierze, żeby zrobić tego smoka. Jeszcze pytałeś się mnie, co Vlad Tomek może zrobić z Giant Beltem, bazą giganta, więc ja bym z tego zrobił Relay Scepter, który daje Vladowi więcej życia, więcej punktów mocy, co przekłada się na jeszcze więcej życia, jeszcze więcej punktów mocy i na dodatek może spowalniać przeciwników swoimi czarami, które ciągle wywala. Tymczasem Janna kupiła eliksir wyroczny, który pozwoli jej widzieć różdżki przeciwnika. Jeszcze go nie wypiła, no bo nie żyje, więc nie może go wypić. A nie, żyje już, tutaj jest. O proszę, tu mamy Jannę. Jeszcze nie wypiła tego eliksiru wyrocznie, ale dzięki temu będzie mogła niszczyć różdżki przeciwnika. Nikt w Neon Gaming chyba jeszcze nie kupił Orakla, czyli właśnie eliksiru wyrocznie, więc to będzie spora przewaga. No ale 3 do 6, no to jest jeszcze wynik 4000 przewagi dla Neon Gaming. To jeszcze nie jest aż tak bardzo dużo. Tymczasem sporo zmian, bo tak, Olaf na środkowej linii harasuje Wladimira i nie pozwala mu podejść bliżej wieży. Wraca Anivia, tymczasem Warwick, nie pilnowany przez nikogo na górze, spokojnie zacznie niszczyć górną wieżę.
Chudy Warwick może wkrótce stać się gruby od złota, który zbierze, ale Anivia idzie tam na górę powiedzieć mu ho, 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 stary, spadaj z mego kurnika. Owszem, to jest bardzo dobra decyzja, bo Olaf spokojnie przytrzyma Wladimira na środku, a Anivia jest tak odkrogna. O proszę, zobacz, idzie strzała od Asze. Prosto w idealnym momencie trafiła Warwicka. No i wchodzi Anivia ze swoim kombo, to jest to kombo, to jest martwy Warwick, jest jeszcze Skarner, tak, jest ulti od Skarnera, nie masz szans Warwicku. Warwick zginął. Tak, tymczasem na dole Nocturne z Vladem próbowali pogonić Olafa, ale Olaf bez problemu uciekł pod wieżę. Jeszcze jest goniony. 3 do 7. Czyżbym ja miał wersję gry z przyszłości, a ty nie z przyszłości? Dlaczego? Nie wiem, bo mam wrażenie, że może jest kilka sekund opóźnienia między nami, ale to się wyjaśni kiedy indziej. Owszem, być może mamy jako dwaj obserwatorzy delikatne opóźnienie. Tak, więc Ashe już ma swoje Infinity Edge, czyli ostrze nieskończoności, które sprawia, że jej... Nie dość, że ma części ataki krytyczne, to jeszcze zadają więcej obrażeń. Tak, ale Graves też już ma i zobacz, oni mają identyczne buildy. Web w web 8. Jedyna przewaga... Graves raz zabił, ale Ashe ma 4 asysty, więc jeśli chodzi o ogólnie zgromadzone złoto, to jest 200 na korzyść Ashe. Owszem, na środku już z powrotem Anivia 15, level Vladimir dopiero 13. Anivia jest, ma 5 do 0, to jest odfarmiona. To jest odfarmiona Anivia, która za chwilę zabije tego Vladimira, ale nie. A nie, bo jeszcze Nocturne, zginie Anivia, tak? Ale zaraz będzie jajo. Ale jest zobaczymy, przerażona. Że zanurkują na jajo. Nie mają wyjścia, muszą... Oj! Nie zanurkują, bo Skarner ją ugatuje. Sios kurnika, pogonił Lisy. No i to jest właśnie ta umiejętność Anivii, pełne zdrowie. Znakomita reakcja Skarnera. I tutaj jeszcze Ashe z Soraką też są na środku. I zobaczymy, co z tego wynikiem. Podejrzewam, że tutaj po prostu zbiorą się i przepną środkową wieżę. Może im się to nie udać, Everyone on spętach, oni mają... A, jest tutaj 3 członków drużyny, więc... Ale ta wieża jest bardzo mocno naruszona, więc ataki dystansowe plus miniony, które już zbliżają się do środkowej linii, pozwolą na to, żeby zniszczyć tę środkową wieżę. Oni prawdopodobnie to właśnie będą chcieli robić. Idzie Warwick z góry. No, wyszykuje się na teamfight. Tak, więc tutaj na środku Warwick skoczył na Anivię, Ashe puściła strzały, żeby uszkodzić przeciwników, Anivia padła. Oj! Padł Nocturne, bo właśnie nie było jaja, więc jajo. Więc Anivia szybciej zginęła. 1-1. Olaf się trochę zagapił. Za późno schodzi z górnej linii. Więc to był ten moment, w którym Everyone od Spenta mieli jednego członka przewagi na środku, ale tutaj trwa pościg za Janną. Ale Janna chyba bez spokojnie ucieknie. Chyba, że Grace... Nie, okej. Okay. Ashe sprawdziła, czy przypadkiem nie robią Reda, nie robią. Wrócili na środek, no i chyba w końcu uda im się przepchnąć tę linię. Czy Tomek i Chudy obronią środkowej linii? No Chudy chyba wróci do siebie na górę. Zobacz, tutaj czujka Neon Gaming sprawia, że oni dokładnie wiedzą, gdzie jest ten Warwick, dokładnie wiedzą, co robi, wiedzą, że wraca do Olafa, ten Olaf się niczego nie boi. Tymczasem dolna linia została zniszczona przez pierwsza wieża w tym turnieju to była dolna linia zniszczona przez Everyone of Spent. To pomoże trochę im w złocie, sprawi, że będą mieli więcej złota i ciągle są parę tysięcy do tyłu, 4000 do tyłu w stosunku do Neon Gaming, no ale ta wieża to jest 150 razy 5 złota, czyli ile dokładnie? 750 tak, szybka matematyka. Matematyka 1-0-1. One on one, jak powiedziałem. Tymczasem na górze Olaf atakuje Warwicka, ale pod wieżą, więc tutaj nic się nie wydarzy. Takie przyjacielskie klapsy toporem po twarzy. A Vladimir z Janną na górnej linii niszczą sobie wieżę Neon Gaming. To jest właśnie to Oracle Janny, o którym wspominałem. Janna teraz będzie krążyć po całej mapie i niszczyć różdżki. Za chwilę trafi na tę różdżkę. A, tak, trafi na tę różdżkę. Czy Olaf ją pogoni? Prawdopodobnie tak, jest tu także Soraka, jest tu także Skarner, jest Ashe, jest Anivia. Ashe i Soraka są w takiej sytuacji, w której w zasadzie, no cóż, nie muszą już bronić wieży na dolnej linii. No ale tutaj w gruncie rzeczy obie drużyny bardzo mocno krążą przy tym Baronie, jest 23 minuta meczu, więc może Everyone on Penta będzie próbowało tutaj jakoś... A przynajmniej tymczasem idzie gang Nocturna na górze, no ale... Został wyciągnięty i Chudy Warwick zostanie ze mną. Owszem, o, strzała Ashe przeleciała gdzieś obok. To nie jest dobry dzień. To nie jest dobry dzień dla Everyone on Spenta, których teraz już chyba zacznie wyraźnie przegrywać z Neon Gaming, które spokojnie kupuje, niszczy wieżę na górnej linii. A powiedziałem kupuje, dlatego że wyświetlił mi się komunikat, iż Vladimir kupił kryształowe berło Relay. Dokładnie tak jak mówiłeś. Tymczasem Anivia spokojnie niszczy kolejną wieżę Everyone on Spenta w wieżach 2-1 na korzyść. I przewaga już jest blisko 6000 złota. Owszem. W tym momencie Everyone on Spenta już chyba powinno próbować zdobyć Barona po prostu i dzięki niemu przepchać kolejne linie, bo środkowa wieża prawie że nie jest przepchnięta. Kolejne blue dla Anivii.
Tymczasem Olaf kupuje Wits End, koniec rozumu, który sprawi, że będzie szybciej atakował. No to jest interesujące rozwiązanie. Zresztą jego wcześniejsze przedmioty wskazywały na to, że chce kupić właśnie te przedmioty. Skarner kupił Randuina, a więc bardzo potężną tarczę, która pozwala także spowalniać przeciwników. Jak widzicie, obie drużyny na razie zajmują się swoimi połowami placu boju, jeśli można tak powiedzieć. Boisko. Ale wyraźnie wszyscy zbliżają się do smoka, który już tutaj jest. Wszyscy mają tu różdżki. No i za chwilę dojdzie do teamfightu pod smokiem, kto jest jasne jak słońce. Fioletowi się czają, niebiescy się czają, więc kto kogo tutaj wyczai pierwszy? Mów czerwony, Konradzie, proszę. Korzystamy z trybu, który pozwala dobrze obserwować grę także osobom z daltonizmem. Ja też sobie tego i... Dzięki temu ci, którzy mają... O, dobrze, ale zaczął się teamfight. Prosto w zgrupowanie prosto w Janę. Nocturne się zapuścił do środka. Anivia tam chyba uciekła. Tak, odcięła się swoją lodową ścianą. Zginął Nocturne, zginęła Janna, zginął Warwick, zginął Vladimir. Ostał się tylko Lee Graves z drużyny Everyone Wants Penta. Za darmo. Jeszcze zobaczymy, czy Olaf dopadnie tego Gravesa. Tak. Oj. Goni go, ale nie trafił swoim toporem. Bardzo mocno go podgryza, Graves ucieka i raczej spokojnie ucieknie. Więc cztery trupy za smoka to była słaba wymiana. Tak, 10 tysięcy przewagi. Cztery trupy i smok. Więc... 10 tysięcy przewagi na koncie Neon Gaming. 4 do 13, 2 do 1 w wieżach. No cóż, nie chcę być złym prorokiem dla Everyone Wants Penta, ale wygląda na to, że ten mecz chyba już przegrali. No, jeszcze zobaczymy. Widywaliśmy różne zwariowane powroty w League of Legends, ale to ten jeszcze się nie wydarzy, bo musi i kolejna wieża paść. 3-1 w wieżach w tym momencie i jeszcze Blue z dżungli Everyone Wants Penta pójdzie dla zespołu Neon Gaming. To Blue... Anivia ma już swoje Blue. Ono jej... Ale pójdzie dla niej. Ono jej zejdzie za chwilę, więc... I pytanie, czy teraz Neon Gaming zdecyduje się na Barona? Chyba jeszcze nie. Za wcześnie. Wiedzą, że... Na razie Soraka postawiła różdżka i za bardzo się zapuściła. Tutaj czaił się Nocturne z Warwickiem. Oni się rzucili na Sorakę. Ona jeszcze używa leczenia, no ale Soraka zginęła. Trzeci zgon Soraki, ale weźmy pod uwagę... I zobacz, i to jest ten powód, o którym mówiłeś. Tak. Everyone Wants Penta, jedyne co może zrobić, to zrobić Barona, chyba dorwać Barona. A Anivia czai się na górze i zobaczymy, czy będzie próbował, czy udaje się ukraść go tak samo, jak wcześniej ukradł. Zobaczymy. Na razie Nocturne skacze na Aszę, odrzuca ją, ale sama mało życia. Anivia wchodzi do ataku. Janna chyba padnie minimalnie. Oj, tutaj Nocturne goniony przez Karnera. Vlad znowu odcięty, Ola ledwo. O, i jeszcze tutaj Graves zginie i to oznacza, że znowu 4 za jednego. Janna po prostu resztką sił uciekła przed Anivią. Owszem. Więc tego Barona nie udało się zabić. Neon Gaming obroniło Barona. Owszem, znaczy bardzo dobrym pomysłem ze strony Everyone Wants Penta było za to, że rozpoczęli robić tego Barona. No ale cóż, nie udało im się. Anivia z resztką życia na linii w spokoju farmuje. Do powrotu Nocturna, który zginął jako pierwszy, zostało jeszcze 5 sekund. Do Bogujka 7, więc na razie w spokoju niczym nie zajmowana drużyna Neon Gaming może sobie farmować. Złota przewagi, więc zobaczymy. Szanse powrotu są coraz bardziej nikłe. Ale jeszcze nie zamykajmy tego meczu. Everyone Wants Penta zbiera się na środku i wygląda na to, że no cóż, muszą już teraz chodzić razem i odpierać ataki Neon Gaming, które po prostu zabiera sobie reda drużyny niebieskiej. Ten red poszedł oczywiście dla Ashe, czyli dla AD Carry z Neon Gaming. I co? Czy w takim razie Neon Gaming będzie chciało zrobić tego Barona? Czy Everyone Wants Penta spróbuje jeszcze raz tego samego manewru? Będzie im ciężko? Na razie wszyscy czają się na smoku, ale tego smoka jeszcze tam nie ma, jeszcze jest na niego za wcześnie. Na razie powrót do bazy. Ashe z Karnak wracają do bazy, żeby kupić przedmioty, zobaczmy ile mają złota. Ashe 1100 złota do wydania, Skarner tylko 300, więc być może był to powód spowodowany czymś innym. No ale Ashe kupiła już Phantom Dancer. Chyba zaczęła budować następne Infinity Edge, bo widzę, że ma kolejny kill off. W każdym razie ma już na pewno sporo więcej AD niż Graves, który, no cóż, jeszcze nie uzbierał na Phantom Dancera, ale kupił drugi kill off.
No cóż, zobaczymy, co wydarzy się za chwilę. Ja spodziewam się, że ten mecz, cóż, zakończy się chyba w ciągu następnych 7 minut. No, zobaczymy. Póki co Everyone Wants Penta trzymają się dolnej części mapy. Będą tu rzeczywiście czekają na smoka. Olaf tymczasem na górze. Nie, tymczasem spójrz na środek, gdzie Asha właśnie zginęła, bo za bardzo się zapuściła i rzucił się na nią Warwick. Pomógł jej Nocturne i ten Red wrócił notabene do drużyny Everyone Wants Penta i będą próbowali przepchnąć tę wieżę. Tak, tutaj chyba bez problemu. No. To mi się chyba spokojnie uda. Tak jest. Olaf wrócił się z góry na środek i teraz, no może teraz będzie ten smok. Teraz chyba będzie Baron, mój drogi. Przepraszam, Baron. Everyone Wants Penta wykorzysta chwilę, mają jeszcze 20 sekund. Ale Janna powinna tutaj mocniej oczujkować. Póki co nie widzę za wiele, co się dzieje, ale nie, chyba po prostu pójdą zniszczyć górną wieżę, żeby te wyrównać choć trochę różnicę w złocie. Rzućmy jeszcze okiem na last hity w tym momencie meczu. Jak widzicie, Graves troszkę przegonił Ashę, 216 do 209. No ale Asha ma na koncie 3 zabójstwa, Graves tylko jedno, więc to ona ma więcej złota. No i te smoki, które zrobiło New York Games, niestety zginął zbyt wiele razy, aby był w stanie wyrównać last hitami z Olafem, więc tutaj jest różnica. A tak ogólnie jest całkiem wyrównane. No, Vladimir zginął 4 razy, a Nivea tylko raz, więc to jest 20 last hitów w plecy. Udało się wyrównać w wieżach. Padły wszystkie pierwsze wieże? Tak, było 12. Nie, wieża pierwsza tutaj na dolnej linii po stronie Everyone Wants Penta jeszcze stoi. Oni mają przepchnięte dwie wieże na środku, ale generalnie w wieżach jest 3-3. Gdyby udało się jeszcze jednego smoka zrobić Everyone Wants Penta, być może ta różnica w złocie no, troszkę by się zmniejszyła. W tym momencie to jest ponad 10 tysięcy. Na razie było 12, teraz jest 10, więc powoli, może jakoś się uda. Oj, idzie strzała, aż poszła na Grace'a. Skarner go dopadnie i wyciągnie ku swoim i to znasz Grace. Kakalet, się jest spustoszenie. Jest Anivią, która ma 9 zabójstw i jeden zgon, jest absolutnym terrorem. Tak, jest najlepszym graczem w tym meczu, zdecydowanie. 9-1-7, bardzo dobry wynik. No build chyba już blisko pełnego, no i zobacz, co robi Neon Gaming. Jedyna Neon możliwa Gaming robi teraz Barona decyzja. I niestety Everyone of Penta nie za bardzo chyba ma jak to opowiedzieć. Będzie tu próbowało przeszkolić, ale... Anivia bardzo mądrze stawia lodową ścianę, która nie pozwoli przejść. Everyone Wants Penta, które nie chce się rzucać na tego Barona Warwick, po prostu tak. Zrobi sobie blue. Baron padł, jest po stronie Neon Gaming. Everyone Wants Penta musi się wycofać, zresztą tutaj koledzy pokazują chudemu, żeby się wycofał, żeby nie robił już tego blue. To blue pójdzie także na korzyść Everyone Wants Penta, tak. Czy też Warwick. Znaczy Neon Gaming. Neon Gaming, tak. Warwick nie zdążył go zrobić, więc... Skarner chyba teraz wypuści środkową linię i potem przespaceruje się. Blue dla Anivii i podejrzewam, że Neon Gaming postanowi przepchnąć smok. Dolną linię. Jeszcze jest smok. Tak, smok, a potem prawdopodobnie dolna linia, czyli tamta wieża. Tutaj smoka robi tylko Skarner, który tankuje, i Ashe, która ma już wystarczająco wysokie obrażenia, żeby spokojnie tego smoka zrobić. No i jak widzicie, 14 tysięcy przewagi w złocie. Ogromna już przewaga. 7 do 18, co prawda ciągle 3 do 3 w wieżach, ale Everyone Wants Penta bardzo mocno z tyłu. Tutaj tak naprawdę cała nadzieja w kombie Vlada i Grace'a. Vlad musi dobrze trafić na skupowanie wrogów swoim ulti, które zwiększa obrażenia zadawane przez ulti Grace'a, a Nocturne i Warwick powinni po prostu dobijać maruderów. Dokładnie, ale kolejne zakupy w drużynie Neon Gaming. Anivia kupiła różdżkę wieków, co jej bardzo mocno pomoże. God of Ages, ten oto przedmiot, daje jej złoto, daje jej manę, daje jej moc umiejętności. Tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że God of Ages swoją pełną moc nabierze dopiero po 10 minutach gry. No i zobaczymy, czy ten mecz będzie schodzić. No, śmiem twierdzić, że być może nie, ale zobaczymy. Asha tymczasem kupiła Last Whisper, przedmiot, który dodaje jeszcze więcej obrażeń do ataku oraz do przebicia pancerza. Tymczasem... Neon Gaming została jeszcze połowa czasu bonusu z Barona, który daje zwiększoną regenerację zdrowia, many, a także obrażenia i moc umiejętności. Chyba chcą wykorzystać ten czas, żeby przepchnąć wieżę inhibitora. Oj, proszę, strzała Asha. Graves odciągnięty. Dokładnie, jeszcze idealny mur od Anivii, Graves odciągnięty, zabity. Olaf gonił Warwicka.
ale raczej go nie dogoni, chociaż Neon Gaming bardzo mocno się zapuściło teraz do bazy Everyone Wants Penta. Przez likwidację Gravesa, który ma zadawać obrażenia, nie było nikogo, kto byłby w stanie pójść za ulti Vlada, no i proszę bardzo, to był Graves za darmo. To jest Graves za darmo, to jest tak, wieża za darmo i to jest inhibitor za darmo. Zostały już tylko dwie wieże do przepchnięcia i Nexus do zniszczenia 15,5 tysiąca. Vlad, o, i jeszcze Vlad się zapuścił. Nie. Płynie w swojej plamie. Tak, ale ten mur Anivii jest dziś stawiany po prostu perfekcyjnie. Ten gracz bardzo dobrze ogarnia tę postać i podejrzewam, że kolejna drużyna, która zagra z Neon Gaming, podejrzewam, że cóż, zbanuje Anivię. Owszem, no tutaj górna wieża niebroniona musiała pójść. Drużyna miała barona, więc mogła spokojnie go przytankować bez pomocy swoich stworków. Tak, no Skarner, mój drogi, jak tylko go kliknę i dowiem się, ile ma życia, to powiem ci, jak ogromną ma już ilość życia. Tak, to ja ci kliknę i będę szybciej. Ma 2,5 tysiąca, to jeszcze nie jest aż tak dużo. Ma 173 punkty pancerza. No tak, więc no to... wystarczająco, żeby tankować, jeszcze tego z baronem. Tymczasem Soraka rozstawia różdżki, barona na razie nie ma. Neon Gaming wycofuje się w spokoju do bazy, ten buff z barona zejdzie im już dosłownie za chwilę, za kilkadziesiąt sekund on przestanie działać, no ale oni i tak już mają taką przewagę, że nawet bez tego buffu spokojnie powinni wygrać ten mecz. Tymczasem Everyone Wants Penta jeszcze próbuje... Podformować ile się da. Tak, Nocturne ma dopiero 15 poziom, zresztą zwróćmy uwagę na różnicę w poziomach, tak? Nocturne 15, Skarner 16, Graves 15, Ashe 17. No ta różnica jest ogromna i raczej nie sądzę, żeby Everyone Wants Penta miało jakieś szanse w tym meczu. Anivia już 18 poziom, Vladimir jeszcze cały czas 17. Olaf poziom 18, Warwick poziom 17, więc oni ich prześcigają pod każdym względem. Myślę, że wszystko już jest jasne w tym meczu, no ale musimy poczekać do ostatniej akcji i do triumfalnego zwycięstwa. Padnie dolna wieża, proszę bardzo. No, Everyone Wants Penta jest tutaj skupiony razem. Zobaczymy, czy po prostu wpadną gdzieś na krzaki. Na razie czekają tutaj, jakby czekali na Reda. Nie, Red został zrobiony przed chwilą, ale właśnie Ashe sprawdziła swoją umiejętnością, odsłoniła fragment mapy. Everyone Wants Penta. Ale tutaj Skarner wchodzi strzała Ashe. Ta strzała Ashe jest dziś perfekcyjna. W połączeniu z przyciągnięciem Skarnera to jest niesamowite kombo. Anivii, tak, nawet nie ma jak uratować członka drużyny. Oni wyciągają jednego z przeciwnej drużyny i to im wystarcza, bo w przeciwnej drużynie po prostu... Liczy się każda para rąk lub szczypiec do walki. Owszem, szczypiec to akurat w Neon Gaming. Swoją drogą Skarner jeszcze nie zginął ani razu podczas tego meczu. Gravesowi udało się przeskoczyć nad umiejętnością, ale to znowu umiejętność, która za kilkanaście sekund Anivia znowu będzie mogła z niej skorzystać. Wyczerpała, zużyła błysnięcie Gravesa, które będzie gotowe za kilka minut. Tymczasem pada dolna wieża, a zobacz, już tutaj Everyone Wants Penta musi bronić się przed potworkami, które mocno wbiegają do bazy. I idzie kolejna fala potworków i to są te mocne potworki, bo nie ma inhibitora. Padnie inhibitor na górze. Vladimir wreszcie zebrał pieniądze na Rabadona, no ale i tak jest mocno z tyłu za Anivią. Zresztą zwróćmy uwagę na pieniądze, tak? Vladimir zebrał 10 tysięcy w czasie gry, Anivia 14 tysięcy. Prawie 15 tysięcy. Padnie górna wieża inhibitora, padnie górny inhibitor. No cóż, czy Everyone Wants Penta się podda, czy będzie chciało toczyć to do końca? Bo oni już, przyznajmy, nie mają żadnych szans. No, a jeszcze ostatnio rzucił się rozpaczliwie, ale... To jest ostatnia bitwa tego meczu. Tak, no cóż, tutaj Soraka chyba za chwilę padnie. Tak, Vladimir zabił Soraka, ale to nie pomoże. Graves jest martwy, Olaf jest martwy, Janna ucieka, Graves... Nie, Skarner przyciągnął Janna. Warwick ostatnim ciosem udało mu się zabić Ashe. I jeszcze ta Janna ginie od Skarnera i to jest 5 za 2. Unicestwienie. I to jest good koniec. Game. Neon Gaming w pierwszym, a właściwie drugim, ale może zapomnijmy o tym pierwszym nieszczęsnym meczu. W pierwszym, a właściwie drugim meczu dogwać Barona wygrywa drużyna Neon Gaming z drużyną Everyone Wants Penta. Dziękujemy drużynie Everyone Wants Penta za udział w dogwać Barona. A Neon Gaming zobaczymy w czwartek, następnej rundzie. Tak jest, to był pierwszy mecz streamowany przez nas na żywo w turnieju dogwać Barona. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, jeżeli ktoś z nas jest za głośno, ktoś z nas jest za cicho, dajcie nam znać, będziemy to wszystko poprawiać i sprawiać, żeby było jeszcze wygodniej dla was.
Jeżeli ominęliśmy jakieś akcje, przepraszamy. To nie jest takie łatwe, jak wygląda. Pracujemy nad tym cały czas. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądać w finale. Mam nadzieję, że spoko lepiej niż teraz, ale mam nadzieję, że nie było źle. Dziękujemy za uwagę. Tomek Kutera. Oddajemy głos do studia. A właśnie, oddajemy głos do studia. Zostańcie z nami. Czy studio to my na TBD? A myślałem, że zrobić ten żart tak, że. Halo, halo, Wojtku, oddaję ci głos. Tak. Halo, halo, Mietku. Przyjmij twój głos. Nieważne. Przejdźmy do studia, tak. Tak, wracamy za chwilkę tutaj. O, i teraz widzicie, wygrywa drużyna fioletowa, czyli drużyna Neon Gaming.